Czy będzie kiedyś myślał o zrobieniu stałego duetu z płytą z Szymi Szymsem, tak jak na przykład było Tako na Fide? To jak byliśmy przy Kwebo, to przejdziemy do Tako na Fide. Myśleliśmy o tym z Szymonem, ale to poszło tak troszeczkę na bok gdzieś. Ja teraz się skupiłem na jakichś solowych rzeczach, żeby też troszeczkę pójść gdzieś w swoją stronę, tak wytworzyć jakiś swój styl, z którego będę tam rozpoznawalny. Ale ty uważasz, że nie masz swojego stylu? Znaczy nie. Chciałbym po prostu mocno utrzeć gdzieś tam moją ksywę, żeby gdzieś to szerzej, jeszcze szerzej gdzieś dotarło i wtedy może będziemy o tym myśleć. Jak myślisz to udać się osiągnąć? Chyba jak to znaczy mocniej? Robiąc muzę cały czas. Czy co uważasz, że muza się obroni po prostu? Bo stary, no z perspektywy Rap News jest mnóstwo dobrej muzy, którą sprawdzamy, dostajemy, a nie zawsze ona się przebija. Uważasz, że muzyka jest w stanie się sama obronić? No dobrze, ale nie uważasz, że oni już się przebili? Mamy 123 widzów, a nie 10 tysięcy, więc może być zawsze lepiej. O, tu brakuje takiej, ten potrząsanie sakwą, takiego dźwięku. W sensie, no, że taki głód coraz większej, no może nie popularności, ale jakiejś zasięgu, to jest czymś dobrym. To też. Nagrało się, Wacek? Udźwiękowiłam ten film? Osaka, no to jaki ja, jest... No powiem ci, że ja nie wiem jak będzie. Ja w każdym razie robię muzę i się na tym skupiam. Ja już mam płytę do przodu jedną nagraną i już zacząłem kolejną. Też będzie w QE Quality wydana? Jeszcze nie wiem jak będzie z tą płytą. Okej. Bo to jest płyta w duecie, tylko nie z Szymonem, ale jest w duecie. No widzicie? Adasiem? Czego myślisz? Ach, nie. Kapustki mi spadają. To patrzcie, czego my się teraz dowiadujemy, czyli okej, czyli na razie Szymi zajęty jest swoimi solowymi, ty są swoimi, tak, ale tak. W międzyczasie nagrałeś płytę do przodu. Tak, już zacząłem jeszcze kolejną. To dobrze. Nie przedawni się? Nie wiem, ta płyta bardzo długo, ja ją robiłem chyba z rok i też bardzo długo leżała. Ja się w tamtym roku miałem nagraną w październiku, coś takiego i też leżała.